gorąco nas witają w tym Krakowie. Dzień dobry, panie Konradzie. Konrad Kluczkowski. To witamy w Krakowie, tak. Już mieliście okazję zobaczyć nasze miasto w całej okazałości, bo widzę, że rozmawiacie o smogu od rana. O smogu, o korkach w Krakowie nad ranem, o trudnych czasach, o piwnicy pod Baranami i o tym, że Kraków to jest jednak zupełnie inny świat, jeśli chodzi o tempo życia. Potwierdzasz? Potwierdzam, ale pani Ania opowiedziała o tym najpiękniej, tego się nie da przeskoczyć. Natomiast jak rozmawialiście o smogu, to mam taką myśl, że to jest fajne, że wy jesteście w Krakowie, bo... Hejtuj. Jak coś się dzieje w Krakowie, albo w Poznaniu, albo w Bielsko-Białej, albo nawet w Zakopanem poza Sylwestrem, to media, w tym twoja szanowna redakcja, tego nie widzi. A jak coś się wydarzy w Warszawie i wy macie powietrze, które można gryźć, no to witamy. Konrad Kluczkowski, to właśnie była najkrótsza rozmowa, jaką można było sobie wyobrazić. To jest człowiek, który siedzi sobie w internecie i pisze rzeczy, które są czytane przez ludzi, którzy mają trochę więcej czasu na nie, którzy rozumieją kontekst. I kiedy zastanawialiśmy się wczoraj nad tym, o czym moglibyśmy poplotkować, no to oczywiście możemy iść na zwarcie warszawsko-krakowskie, ale nie wiem, czy jest sens. Zastanawiam się, czy w tych czasach, o których trochę mówiła pani Ania, trochę mówił Andrzej Mleczko, ludzie rzeczywiście sięgają po treści, które są dłuższe, głębsze i mają czas, żeby pokazać więcej? W Krakowie tak, ale żeby już nie iść ten antagonizm, chociaż kusi, to mamy zmiany. Wiesz, myślę, że jak wyszliśmy z mrocznych lat 80., to bardzo zachłysnęliśmy się tym, co szybkie, kolorowe, do dostania już. Kraków to trochę minęło, nad czym my czasami ubolewamy, bo to szybkie tempo życia ma swoje plusy czasami. Wiele rzeczy można załatwić już. Poczekaj. Widzisz tą całą ekipę, która tu jest? Ty idziesz nawet po krakowsku. Ja chcę iść normalnie, a ty... Prowadź. Ale nie możesz tak iść, bo to potrwa ten program do 11. Po prostu chodź. Bo zaraz będziemy szli pod rękę. O, to jest dobry pomysł. Wiesz, co mówimy w Warszawie o chodzeniu w... O, w Krakowie o chodzeniu w Warszawie. No. Że wy... Nie, to jednak mnie krępuje troszkę. Że jak w Warszawie ktoś idzie, to biegnie. I tak jest. Więc ja się dostosuję do ciebie. Natomiast mamy zmiany, wiesz? To jest tak, że... I myślę, że też to obserwujesz u siebie. Że w świecie reportażu bardzo to widać. Reportaż uciekł z gazet, bo tam już nie ma miejsca, bo właśnie tempo, krótki materiał, nagłówek, że pani zabiła pana. A ludzie potrzebują mieć kontekst, szerszy punkt widzenia, chwilę refleksji. Anny Dymnej potrzebują. Ja widziałem, co się działo w komentarzach w tym momencie, gdy pani Ania była z tobą w samochodzie. I tam była taka głęboka potrzeba, żeby się zatrzymać, ale żeby też mieć taki spokojny punkt widzenia, a nie punkt widzenia w biegu. Okej, ale ty, kiedy stawałeś się blogerem roku, zresztą w konkursie Onetu wtedy jeszcze istniejącym, na przykład, ale chodzi mi o to, że to był taki czas, kiedy ludzie myśleli sobie, ale reportaż w internecie, dobra treść w internecie, który musi być łatwy, lekki i przyjemny, ten internet, nagle się okazuje, że to już dzisiaj nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Internet jest dokładnie takim samym medium jak telewizja, jak prasa. Myślę, że czasami jest łatwiej w internecie robić rzeczy ważniejsze, bo po pierwsze nie mamy czasu antenowego, tego wszystkiego, co wymusza tempo. A po drugie, jeszcze do niedawna było tak, że jak ja szedłem do swojego bohatera, wydobyć od niego jakąś bardzo tragiczną historię, samobójstwo, prowadź, że ty narzucasz tempo. Rozmawiałem z rodzicami, którzy przeżyli, którzy zostali sierotami po swoich dzieciach. No to kiedy mówiłem, że jestem z internetu, to okazywało się, że łatwiej z nim się otworzyć i rozmawiać, bo mają do tego medium większe zaufanie niż do dziennikarzy z tych etykietek typu... Onet, Wyborcza, TVN, tak. Dobrze, że ty to powiedziałeś, tak. Więc jest zmiana. I myślę, że coraz bardziej ważniejsze jest, kto przychodzi i co ma do zaoferowania, niż czy on jest z telewizji, czy z internetu. Zresztą to widać nawet po krakowskim Tygodniku Powszechnym, prawda? Który sobie tą przestrzeń internetową też w nowoczesny sposób dobrze ogarnia. I u nich teksty, które nie są łatwe, lekkie i przyjemne, mają takie grono czytelników, które pozwala im żyć lepiej niż niejednej papierowej gazecie. Jest jeszcze jedna rzecz. Tygodnik Powszechny, oczywiście, jakby mają wzrost i markę. Ale to, o czym zaczęliśmy, nie? Trochę żartem, że media się scentralizowały, media są w Warszawie, redakcje są w Warszawie, media lokalne umarły, nie ma ich w zasadzie. Gazetę Krakowską czytałem dzisiaj, przepraszam. No. Ja wiem, że to powinno być może być 5 tytułów, ale jednak. No. No jest Gazeta Krakowska, jest Dziennik Polski, są magazyny w mniejszych miejscowościach, ale to już nie jest to medium, które funkcjonowało kiedyś. I tam nie ma środku na dział reportażu lokalnie, a internet to pozwala. Internet jest bardzo lokalny. Masz na YouTubie ludzi, którzy
po jakimś czasie trafiają do Warszawy, bo to trochę inne środki finansowe, ale jednak realizują materiały z Polski B nawet, tak? I dają głos tym ludziom, którzy normalnie w dużych mediach mogliby tego głosu nie dostać, a potrzebują. Ale to też jest tak, rzeczywiście, nie wiem, czy dzisiaj jest taki czas z uwagi na zmienioną władzę, która mówi, słuchajcie, do tej pory to ta Polska A miała głos, a Polska B i C w ogóle nie, więc chodźmy do B i C, czy D nawet, ale że większe i ciekawsze historie są właśnie tam, gdzie do tej pory było cicho. To jest coś, czego my potrzebujemy. Reportaż został wymyślony po to mówi o tym Hanna Krall, żeby jeden człowiek zrozumiał drugiego człowieka. A trochę jest tak, że ten świat wielkich mediów i trochę świat Warszawy jest wykreowany. Ostatnio dowiedziałem się coś, co dzisiaj wydaje mi się oczywiste, ale jednak mnie zaskoczyło, że obsada do filmów tych wysokobudżetowych, również w Polsce, kluczem nie jest jakość gry aktorskiej, nazwisko, kunszt jakby wykonywania tej sztuki, tylko rozpoznawalność i popularność, bo wtedy jest większa szansa na to, że ten film się sprzeda. Ale wiesz co, ja ostatnio rozmawiałem z aktorami, którzy wiedzą, że jeżeli występują w jakimś serialu, to w umowach z nimi jest wpisane, że oni mają wykonać jakąś pracę w swoich kanałach social media, żeby wiadomość o tym, że oni coś robią, przeniosła się na oglądalność całego projektu. No i doskonale, bo wszyscy pracujemy na efekt, nie? I to też jest tak, że nawet reporterzy dzisiaj już mają swoje profile na Facebooku, mają swoje strony internetowe. Kłopot się dzieje wtedy, kiedy to jest cel sam w sobie, czyli ja. To jest też kłopot w internecie, bo my jednak od samego początku ustawiamy obiektyw na siebie i łatwo się w tym zgubić, myślę. Natomiast jeśli to służy czemuś większemu, no to dobrze, to bardzo dobrze. Internet jest narzędziem, tak jak skalpel, jak dynamit. Można tym zrobić komuś krzywdę, a można zrobić coś wspaniałego. Ale wyobrażasz sobie takie czasy, które w Stanach Zjednoczonych już są, że jesteś autorem, nawet w poczytnej gazecie, oni mówią super, napisałeś coś ważnego, idź teraz i to sprzedaj i zapłacimy ci tyle, ile widzów, czytelników przyprowadzisz. To nie jest najlepszy model. To robi teraz... Możemy mówić o waszej konkurencji trochę? Nie mamy konkurencji, ale możesz mówić. Dobra. Jest taki duży koncert medialny i to nie jest Onet i RASP, który wynagradza swoich autorów kiedy przyprowadzą więcej prenumerat w modelu jakby w internecie. No i efekt jest taki, że dziennikarze, którzy potrafią pisać świetne materiały, właśnie takie, które pozwalają zrozumieć drugiego człowieka, które nie są wykreowane po to, żeby był efekt, no to oni to spłycają, schodzą w dół, tylko po to, żeby złapać szybką prenumeratę no właśnie nagłówkiem typu aktor zabił, a potem się okazuje, że zabijał czas na wakacjach. To autentyczny przypadek. I naprawdę. Ale wiesz, no to jest kunszt wymyślenia takiego klikalnego tytułu, no. No tylko, że efekt jest taki, że ja jako czytelnik nabiorę się na to raz, drugi, trzeci, może piąty, a za szóstym powiem dziękuję. I zostanę jednak tam, gdzie nikt mnie nie oszukuje i gdzie mam trochę głębi. Ale zacząłem mówić o tych aktorach i zbiłeś mnie z tropu, że no to jest jednak wykreowana rzeczywistość. Wykreowana rzeczywistość na sukces finansowy, a nie tylko sukces artystyczny albo w przypadku reportażu po to, żeby coś zrozumieć. I też tego mamy dość. No, potrzebujemy prawdziwych historii, prawdziwych ludzi, no bo tu jest życie, nie? I... Wczoraj, kiedy nawet plotkowaliśmy sobie trochę kulis tego naszego programu Widzą, teraz opowiem o tym, o czym możemy dzisiaj pogadać, tak żeby to miało ręce i nogi, to wspomnieliśmy o takiej historii dużego koncernu, który tak popatrzył sobie na internet i mówi, słuchajcie, tutaj i tutaj, w takich bardzo popularnych przestrzeniach internetu jest za dużo hejtu, rasizmu, my nie chcemy wydawać tam pieniędzy. I dzisiaj mam wrażenie, że właśnie te duże pieniądze, jeżeli będą stały bliżej jakościowych treści, to dla każdego lepiej. Dla tych, którzy robią te treści, to jedno, ale dla czytelników, którzy nie będą musieli zastanawiać się, cholera, to prawda czy fałsz? Ten ruch tego koncernu to jest świetna rzecz, bo ktoś musi wziąć za to odpowiedzialność. Była pani Ania na początku z tobą, teraz mam przyjemność z nią dość blisko współpracować w fundacji i zastanawiając się, kogo chcemy zaprosić do naszego świata, do świata osób niepełnosprawnych, intelektualnie dorosłych i tam jest wskazana uważność, bo oni nie zaprotestują, nie powiedzą, źle o mnie opowiedzieliście, źle mnie pokazaliście. Oni mają takie możliwości, oni mówią o sobie i o świecie innym językiem. Potrafią się przytulić, uśmiechnąć, coś zrobić dla ciebie, ale część rzeczy jest dla nich niedostępna. I jakby przesiewając o to, co dzieje się na polskim YouTubie, przeglądaliśmy też mnóstwo rzeczy strasznych. No. Człowiek, który pokazuje chorobę alkoholową swojej mamy i robi z tego relację na żywo 24 godziny na dobę.
no to ktoś powinien interweniować i powiedzieć nie. Nie robi tego YouTube, no bo dla nich im więcej wyświetleń, tym lepiej. Nie zrobią tego koledzy, bo oni jakby są w tym ekosystemie, bardzo trudno zaprotestować, są relacje. I w tym momencie, kiedy pojawia się biznes, który mówi, my obok takiej treści nie chcemy reklamy pojawiać, tak? Tam nie będzie reklamy, a no to jest jakiś wpływ na rzeczywistość. I dobrze, że tak się dzieje, że następuje taka samoregulacja. Oby nie wykorzystała tego konkurencja, nie powiedziała, was tam nie ma, to my tam będziemy. To może się wydarzyć, ale zobaczymy. No jestem dobrej myśli, bo ten widz jeszcze podąża za jakością i za spokojem. Znowu pojadę dymną, ale patrzyłem, co się działo. Samo hasło pojadę dymną jest już tak ryzykowne, ale wierzę, że masz dokąd wrócić. A w każdym razie, wiesz, ja widzę, co się dzieje, kiedy z panią Anią, czy to są sprawy teatru, czy sprawy fundacji, pojawiamy się w jakiejś przestrzeni publicznej. I tam zawsze jest dziki tłum ludzi, niezależnie od wieku. I wszyscy później chcą jeszcze przyjść, porozmawiać. No, to jest zawsze głos bardzo spokojny, bardzo wyważony, skrajnie niepolityczny, a dzisiaj trudno nie być politycznym. A jednak jest potrzeba w nas, żeby być przy tym, nie? I fajnie, no myślę, że ten kataklizm, który przed nami, to on się trochę oddala. No zobacz, my mieliśmy rozmawiać 10 minut, a już pewnie z 15. No, nikt nas nie goni, nikt nas nie ogląda, ale to co tam się będziemy tym przejmować? Konrad Kruczkowski, bardzo dziękuję, ja Konrad, dziękuję za spotkanie i spacer tutaj po Krakowie. Pogoda mogłaby być lepsza, ale nie narzekamy. Mistrz Makłowicz już za chwilę u nas w Onet Rano i mam nadzieję, że z nim dojedziemy do takiego miejsca, które dzisiaj chcę pokazać, że może być odrobinę czystsze, jeśli chodzi o powietrze, niż inne takie miejsca. Dziękuję jeszcze raz. Cześć. Uważaj na siebie i do zobaczenia.